Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved i obiecałem wam, że powiem wam komendę, jaką trzeba, żeby mieć Titano na stałe, tak jak ja. I to będzie na końcu odcinka, nagram taki dodatkowy film, pokażę jak to się robi, bo to się robi już w systemie Windowsa, nie w grze. I pokażę wam, jak dokładnie to zrobić, żebyście mieli Titano na zawsze, żeby on nie umarł z tego z głodu po 20 godzinach. No ale pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, komentarz i nowe osoby oczywiście zachęcam jak najbardziej do subskrybowania kanału. My dzisiaj przechodzimy do odcinku, w którym pokażę po prostu mega morderczą maszynę. Użyję do tego Titanoto i jego platformy. On jak widzicie ma mało życia, niestety no strasznie muszę ponarzekać na niego, bo on ma naprawdę bardzo mało życia, a nie jestem w ogóle w stanie tego życia jego zregenerować ze względu na to, że on ma po prostu za dużo tych punktów. Musiałbym klikać cały dzień, bo on tylko jagody je, więc jedna jagoda mu daje 5 HP może, a on ma 150 tysięcy, więc nie jestem w stanie go uleczyć. O kurde, uwaga, nędka! Jaki odgłos w ogóle ta postać wydała. No, trzeba uważać na Titano, bo rzeczywiście można zginąć bardzo łatwo. Czekajcie, co ja tu za łóżka mam? Trzy łóżka mam? A czemu ja mam tu trzy łóżka? No dobra, nie wiem. Respawnujemy się. Tak, no i niestety te leczenie jest strasznie słabe. Te ciastka nie działają, które miały działać, czyli te veggie cake tak zwany. Chodź do mnie teraz, chodź do mnie teraz. A my dzisiaj na Titano zrobimy sobie, słuchajcie, po prostu morderstwo, czy maszyna morderczą, bo będziemy budować tam autoturety, będziemy budować też rakiet turety i tym podobne, tak? Czyli katapulty i to wszystko dzisiaj tutaj na tym Titano będę budował. Mam już to przygotowane, więc przejdziemy po prostu do... Kurde, gdzie jest mój trup? Więc przejdziemy po prostu do budowy. Ej, no gdzie jest ten trup mój? Widzicie, miałem ten Gilly Armor i sam teraz nie mogę znaleźć tego trupa. Nie, no co wy. Czekajcie, ja mam tutaj coś takiego fajnego. Ups, muszę wejść tutaj. To się nazywa Corpse Finder. To jest mod, dzięki któremu... Czekajcie, nie pamiętam, czy potrzebuję kamień, czy fiber. Dzięki któremu znajduję nasze ciało. Nie pamiętam, czy kamień. Kamień, dobra, muszę jakiś kamień znaleźć, jeden. Chyba, że prędzej tak znajdę tego trupa. Nie no, niewiarygodne, słuchajcie, albo jest błąd. Bo to trochę dziwne, że nie ma. Trochę nawet bardzo. No i... co? No i nie ma tego mojego ciała. A czy tam jest? A jest, widzicie? Nie znalazłbym. Nie ma szans, żebym znalazł. Ostro. Ale jest tak jakby chyba... A nie, rzeczywiście jest ręka. Totalnie bym nie znalazł. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do budowania. Dość tego gadania głupiego, niepotrzebnego. Wszystko jest przygotowane. Titano ma tyle kapa. O Jezu, nie uciekaj ode mnie. Titano ma tyle kapa, że jestem w stanie właśnie na nim to wszystko pomieścić. Wszystkie te maszyny, bo nie wiem, tam jest kilka tysięcy kapa, a u niego to nawet, no, 3000, a u niego to nawet on tego nie odczuwa, więc jest nieźle. I patrzcie, tak jak wam mówiłem, wszystko mam przygotowane, mam tu bardzo dużo turetów, mam tu jakieś ściany, jakieś fundamenty i tak dalej, więc jest tego dużo. Czekajcie, tutaj mam fundamenty, nie wiem czy mogę 50. Mogę 50, ale dajmy sobie pod jedynkę. Bo no, tego budowania tutaj będzie dużo. Niestety jestem ograniczony, bo na Titano można zmieścić maksymalnie 200 struktur. A to jest bardzo mało chyba. Tak mi się wydaje, że to nie jest zbyt dużo. Postaram się fajnie to zbudować, ale nie wiem na ile jestem w stanie tak na dobrą sprawę. Bo to nie jest takie łatwe. Tutaj chyba nie będę już budował, bo mam taki inny plan na to. Będę musiał zrobić po prostu chyba filary. O ile mi się to uda, o ile to będę w stanie tak zrobić, jak będę chciał. Albo... Bo po prostu...
Tutaj będą turety. Tak, przez całej tej linii. Tutaj będą armaty. I tutaj też będą turety, ale chcę, żeby to wszystko było pod takim daszkiem, bo to wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądało. Więc dzisiaj taki odcinek też dużo konstruowania będzie i tak dalej, ale efekt myślę będzie zajebisty końcowy, bo jak będziemy gdziekolwiek szli tym Titano, to wszystko będzie zestrzeliwane po kolei, więc myślę, że to będzie fajnie bardzo wyglądało. Czekajcie, tutaj sobie też machniemy. No, 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 no. Widzicie, on się rusza i przez to ciężko będzie budować. Powiedzmy, że jest. A właśnie, bo to. Aha. Nie mogę tak sobie zbudować, bo to będzie musiało mi się połączyć później, więc muszę to skasować z innymi sufitami, ale tutaj mogę sobie zrobić. Dobra, super. No, takie budowanie ciężkie będzie. Przenosimy sobie to wszystko. Teraz weźmy sobie część ścian. A nie wiem, czy powiedziałem, ale na końcu filmu będzie ten, jak to zrobić z tymi komendami. Ok, weźmiemy sobie kilka ścian i zaczniemy sobie tak stawiać je w ten sposób. Dobra, pyk. Tak naprawdę nie wiem, czy jest sens tego robienia, bo i tak, jeżeli bym chciał zbudować sufity na całej powierzchni, to nie jestem w stanie tych sufitów zrobić na całej powierzchni, ze względu na to, że po prostu one, jakby było ich za dużo. Co prawda jest taka chyba komenda, czy coś w rodzaju komendy. Przepraszam. Żeby zniwelować, żeby zwiększyć liczbę budowanych, ale nie znam jej. Musiałbym poszukać jakoś grubiej. Więc nie wiem, czy by mi się to udało. Dobra, bierzemy te turety, bo one są tutaj bardzo ważne. Ale to będzie, słuchajcie, morderstwo. Niestety, ale turety bardzo ciężko stawiać w dużych ilościach, bo pojedynczo trzeba za każdym razem stawiać, więc jestem w stanie jedynie to w ten sposób zrobić, że sobie tutaj poprzenoszę i tylko tak mogę to przyspieszyć jakoś ewentualnie. No i będziemy robić te turety, ale nie wiem, jak dużo tych turetów postawić. One wyglądają takie malutkie. Może tak nie bardzo obok siebie. Może właśnie jest jakby co jeden. Albo na przykład tutaj zrobimy dwa. No czekajcie, wiecie co? Może jednak to połączymy z tymi ścianami. Zrobimy takie, jak mamy na statkach pirackich, nie? Takie wyjścia, jakby wypustki. To może właśnie w ten sposób bym to zrobił. Tutaj bym ścianę postawił z fundamentem. No dobra, to tak spróbujemy zrobić, ale to będzie dużo roboty. Mam nadzieję, że nikomu się nie śpieszy i że będziecie ze mną. On chyba nie je mięsa, co nie będzie jadł. I obejrzycie cały ten odcinek. Myślę, że tutaj będzie dużo fajnych rozwiązań zastosowanych w tym odcinku budowania i to wam się może przydać i spodobać też. Dobra, jestem trochę przeciążony, ale to nie jest jakieś tam ważne. A, i widzicie, tutaj mam lekki problem właśnie z postawieniem tego fundamentu, żeby. Dobra, już wiem. Zaraz będę to po prostu robił, wiecie co? Będę stawiał jeden, drugi, niszczył ten środkowy i tak dalej, a więc to troszkę zajmie. Zaraz do was wrócę, pokażę wam, jak to będzie już wyglądało w efekcie końcowym. Dobra, zobaczcie, jak to teraz fajnie wygląda. Tutaj mamy takie właśnie luki, takie wypustki. Tutaj jest na miejsce pasażera, ale to też w zasadzie będzie można zamknąć. Tutaj zaraz ustawimy sobie te turety. Tam raczej będą armaty i jeszcze tutaj na górze będę montował te takie działa, do których się siada, typu balista i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, po jednym? Tutaj chyba. Ja postawię, będę stawiał po dwa, ale. A czekajcie, bo to przecież można podnosić. Więc zrobimy sobie to troszkę inaczej. Ale już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie działać, ale będzie masakra ogólnie z tym, bo to będzie cały czas strzelać chyba. Bo oczywiście ustawimy to na wszystko. Znaczy to jakby to pokaże, jakie tak naprawdę zastosowanie może mieć Titano. No, tylko że trzeba pamiętać,
że takie budowanie to jest bardzo dużo czasu, a powiedzmy, że mamy tego Titano na przykład na te 20 godzin tylko, tak? Więc tutaj ten czas jest ograniczony mocno. Ha, czyli widzicie, wyjdzie tak, że będziemy mieli akurat po 2 na każdej burcie. Po 10 na każdej burcie, czyli będziemy mieli 20 takich działek. No to 20 takich działek to już jest w stanie położyć chyba wszystko, łącznie właśnie z Titano. No właśnie, mam nadzieję, że gdzieś może spotkamy Titano. No problem jest tutaj taki, że ten mój Titano z kolei nie leveluje, tak? Ja najchętniej bym dał mu jakoś w staminę, albo w movement speed, albo w coś. No bo będziemy długo się wlec bardzo. Dobra, patrzcie, pyk, 9. Teoretycznie tutaj z przodu też mógłbym dać działka, ale boję się, że one by strzelały też w tego Titano, ale tak mi się wydaje, że mogłoby tak być. Sorry, jeżeli trochę może ciemno jest, no ale jest noc, jesteśmy w lesie, więc noga M4 i tak powinno tak w zasadzie być, że jest dość ciemno. Dobra, czekajcie, teraz tak, będziemy musieli jakieś generatorki podstawić, te turety. Jeszcze właśnie tak do końca nie wiem, jak z tymi turetami wszystkimi. Tutaj mam jeszcze balista. Jeżeli będzie na przykład gdzieś kecal, to tą balistą będę mógł złapać takiego kecala, o ile mi się uda. Nie jestem pewny, czy jestem w stanie aż tak to wykonać. Tyle armat to mi się tam na pewno nie zmieści. Ale te armaty myślę właśnie będą fajne. Tylko że no, armaty też mają swoje wady i zalety i minusy, bo jednak ciężko się z nich bardzo celuje, ale jeżeli w każdej będzie amunicja, no to patrzcie, jaki fajny, duży damage wejdzie, nie? Jednocześnie. Oczywiście biorąc pod uwagę to, żeby trafić. No, szkoda, że ten Nitano się rusza, ciężko się ustawia te rzeczy, równo na pewno nie będzie. Ale to nie jest jakiś konkurs chyba na piękność tego Titano. On ma przerażać, a nie zachwycać wyglądem. O, jeszcze jedna się zmieści, czyli 9 takich armatek. Dobra. No, zaczyna się tu robić dość grubo. Zaczyna tu się robić naprawdę grubo. Nie mam teraz żadnej drabinki. Okej, dobra. Więc teraz zamontujemy sobie te działka różne. O ty kurde, co się stało? Dobra, tutaj jakaś zasadzka. No i teraz już tak nie wejdę jak wtedy. Pteranodon ma kulę armatnią? Czekajcie, bo coś mi tu. Dobra, chodź. Słuchajcie, budowanie zakończone i powiem wam szczerze, że jeszcze tak zadowolony to dawno nie byłem z budowy, bo jest wygląda świetnie. Czekajcie, tylko zapalę światło. Bo wygląda to świetnie i naprawdę morderczo. Zobaczcie. Zobaczcie, tutaj mamy minigun turety. One strzelają w ten sposób. Jeszcze chyba nigdy nie pokazywałem, nie używałem. Więc tutaj mamy. Tylko jest jeden problem właśnie. A, widzicie, bo ja będę spadał, więc muszę jeszcze tu kilka sufitów zamontować. Mam katapulty, mam te chainballowe bolaski, więc będzie można łapać jakieś dinozaury. Właśnie muszę zaraz zobaczyć, jakie dinozaury można w nie łapać, to może coś złapiemy. Tutaj są armaty, tutaj mam takie fajne rampy zejścia, po drugiej stronie jest to samo. A tutaj wszędzie są te turety, generatory. To tylko wystarczy odpalić i będzie strzelać. No i wygląda to. No nie, no kurczę, super. Tak mi się wydaje, że naprawdę tutaj kawał dobrej roboty zrobiłem. Więc zaraz jeszcze sprawdzę te chain bolasy i dodam tutaj te sufity, żebym przypadkiem nie spadł, jak będę schodził z tych katapult. No bo one są takie właśnie, że możemy spaść, a jak spadam, to wtedy znowu ginę. Więc zaraz
Tylko tutaj jeszcze taki ostatni szlif, dokończenie i będziemy mogli iść mordować wszystko, co tylko się rusza na tej mapie. Dobra, jesteśmy już gotowi. Tutaj jeszcze takie sufity właśnie dorobiłem. Można by było też zrobić takie właśnie jakieś railingi, żeby nie wypadać. Także jak kto tam chce, to sobie może coś takiego zrobić. Dobra, i my lecimy. Ale to wygląda zajebiście. Nie wiem, ile dokładnie jest struktur i też trzeba pamiętać, że każda, na przykład kabel, to też się liczy jako struktura, wtyczka, generator, turret, to wszystko się liczy jako struktury. Jeszcze to wszystko jest nieodpalone. Wejdźmy tam najpierw na plażę, a później odpalę. Strasznie widzicie, dużo czasu to budowałem, bo trochę to zajęło. I patrzcie, że ten Titano nic się nie uleczył prawie, bo on ma 51 tysięcy, więc niedużo. A ile miał wcześniej? Chyba nie pokazywałem. Chyba miał 37, no to coś tam się uleczył przez tą chwilę. Ale tak ogólnie to nie za dużo, nie za dużo. No dobra, my idziemy. Mam nadzieję, że spotkamy jakiegoś Giganoto, albo jakiegoś Alfę, albo może Titano właśnie. I będziemy mogli zamordować. A właśnie, ten Giganoto to może tam jeszcze jest, no bo skoro ja go wtedy nie zabiłem, to może on tam jest. Tylko ciężko będzie go może znaleźć. Okej. Dobra. Słuchajcie, wchodzę do wody. Pozbywamy się laga. Właśnie nie wiem, czemu jest jakiś błąd. Jak on chodzi po wodzie, to nie ma żadnego odgłosu, a chyba raczej powinien być. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz, bo widzę, że ja tutaj mogę bardzo łatwo spaść. Jeszcze postawię kilka sufitów tutaj. Aha, tak w ten sposób. Nie mogę za specjalnie. Chyba, że tak, to może mnie powstrzymać od tego, że nie spadnę. No dobra, to chyba tak będzie działać. No i słuchajcie, robimy odpalanie. Najpierw odpalamy generatorki. Czy jakiś teraz usiadł? Właśnie myślałem, że mój może ucieka, się boi. No i słuchajcie, i teraz robimy tak. Ale dziwne, wiecie, bo ustawiłem na high. Więc powinno wszystko wyłapywać, a tak nie do końca wszystko wyłapuje. To jest... makabra, to będzie makabra. Zechciał polatać. No, to dziękuję. I na przykład coś takiego. Patrzcie, on tutaj podejdzie. Turujemy go. Chodź, 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 Bronuś, chodź. What the fuck? To jest po prostu coś pięknego. Czemu ja nigdy tego turetu nie używałem? Z drugiej strony... no nie ma szans, żeby ktoś tu podszedł do takiego czegoś. Gdybyście zbudowali coś takiego na PvP... wydaje mi się, że jesteśmy niezniszczalni. Co chwila coś tu będzie strzelać. Dobra, słuchajcie, idziemy. To będzie jeszcze lepiej wyglądało, jak będziemy szli. A tak wygląda ten Chain Bolas. Chyba, wydaje mi się, że już wszystko w zasadzie wam pokazałem z tego update'u. Jeżeli o czymś zapomniałem, to dajcie znać, coś jeszcze tutaj dorzucimy. A my sobie idziemy zwiedzać świat. Zajebiste to jest. To jest naprawdę zajebiste. To myślę, że taki Titano też by tutaj nam nic nie zrobił. Sprawdzimy zaraz Giganoto, bo tutaj takie słabe dość były te dinozaury, ale... myślę, że się nie zbliży. Tak na dobrą sprawę... nawet do ryb strzela, niewiarygodne. Tak na dobrą sprawę, jakbym zrobił jeszcze na przykład te roślinki, plant eksy, to żaden dinozaur już na pewno by do mnie nawet nie zdążył podejść, bo one spowalniają wszystko. No trochę szkoda amunicji na ryby, ale... te piranie, nienawidzę tych cholernych piranie, więc cieszę się, że zginął. I to śmiercią bardzo, bardzo marną. No, chciałbym mieć coś takiego na PvP, ale to byłoby zajebiste, po prostu wszyscy by zdychali. Ale mały zasięg mają, ustawiłem na najdalszy mi się wydaje, nie wiem, może jest jeszcze very high? Nie, nie ma, to jest high, to jest na maksa. To nieduży jest ogólnie ten zasięg.
Dobra, idę w stronę teraz tego giganoto. Tam też Alfa T-Rex może gdzieś znajdę, zobaczymy. Widzicie, wszystko tu zdycha. I ogólnie to jest fajne, jak jest jakiś update, co nie? Jest jakiś update z nowym dinozaurem i chcecie, żeby się zrespił, co nie? Więc idziecie sobie takim czymś, wybijacie wszystko, co się tylko rusza dookoła. Tylko najgorszy to jest jednak uzupełnianie tej amunicji, bo jak ona tutaj co chwila będzie strzelać, to się też szybko bardzo marnuje, co nie? To jest. Dasz rady tu wejść? Naprawdę? Jesteś taki cienki? O Boże. I się skończyła zabawa. Nie wiem dlaczego. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. On udaje. Czekajcie, damy gamma 4. Dobra, i lecimy. Tak naprawdę Titano jest sam w sobie bardzo silny i on wszystko zabija na hita, więc no na przykład teraz nic nie użyłem, a Ankylo zdeptał. No, Ankylo też ma troszkę więcej HP niż zwykłe dinozaury. Dobra, idziemy tutaj w te góry. Szkoda, właśnie nie pokazuje mi się, jak coś zabijają te turety, nie wyświetla, tylko jak on zdepcze coś, to wtedy you killed tam Pachi na przykład, właśnie tam Al Pacino, czy tam co tam akurat się pod te nogi nawinie. No ale problem jest też tutaj właśnie w tej steminie, że ona się bardzo kończy. Już nawet nie przeszkadza. Czekajcie, spadłem teraz trochę, ale chyba nie straciłem hapsów. To, że jest taki wolny, już nie jest jakimś takim bardzo dużym problemem, tak? Jeżeli tutaj mówimy o takiej sile rażenia, jaką on ma. Ale też nie jest tak, że rzeczywiście żaden dinozaur nie podejdzie, bo ten zasięg jest z kolei mały. Ale laguje, ja pierdziele. Czemu takie? Chyba przez tą jaskinię. No właśnie, coś nie słychać tych strzałów, nie? I gdzie ten giganoto? Polazł? Kiedyś tu był, nie wiadomo gdzie on teraz jest. Spoko, znajdziemy innego. Znajdziemy innego, tam pewnie jeszcze w górach będzie. Więc sobie tam skoczymy. Okej. No i widzicie, tak, zabijają te turety. A nie słychać tylko jak strzelają, nie wiem czemu. Może jestem za daleko od nich i to przez to. No na pewno. A słuchajcie, a gdyby na przykład zainstalować takiego moda, że macie usypiającą amunicję, ale to by było zajebiste, słuchajcie. W te wszystkie turety włożyć taką jakąś amunicję usypiającą. Może nagram jakiś taki odcinek. No i słuchajcie, to wszystko by usypiało, tylko chodzicie, dajecie prima, dajecie jagody, prime jagody, prime jagody i macie. Macie całą mapę oswojoną. Dobra, ja poczekam chwilkę. Doładuję troszkę staminy i pójdę szukać jakiegoś groźnego przeciwnika. Za chwilę do was wrócę. Powiem wam, że znalazłem się w dziwnej sytuacji. Mam zrespiony tutaj w tym samym miejscu dwa Titano i jest jeszcze obok Giganoto. Najpierw chyba zmierzę się z Giganoto, bo on ma mniej życia i zobaczymy jak to pójdzie, a później jeszcze spróbujemy te. Jakie ty masz levele? Powinny być pierwsze. Bo tak jak wam mówiłem, że wyższe się nie mogą teoretycznie zrespić. Słuchajcie, ja was przepraszam za to, że są takie lagi. O-o. Ale wiecie co, przez coś takiego ja mógłbym spokojnie zginąć. Ty trzeci, o co chodzi? Dwa? Trzy w jednym miejscu? Rzeczywiście, ktoś też mi pisał kiedyś w jakimś komentarzu, że u niego trzy też były w jednym miejscu. To z dupy, to nie fajnie. To trochę nie fajnie. Dobra, idziemy po tego giganoto. Myślę, że nie mają chyba szans ze mną. Czekajcie, tam jest giganoto i łatwo go będzie tutaj zlurować. Użyjemy sobie moich miniganów. Dwa giganoto? Kurde, o co chodzi?
Ty, 2 giga no to. Muszę go szybko ustawić na neutral. Dobra, coś tam do niego strzela. On mnie nie atakuje. Ale jest pewien problem. Chyba mnie nie atakuje. Ile mam życia? 54. No, byłem pewny, że taki jeden atak to może go zabije właśnie. Ale widzę, że nie bardzo. I on jakby ucieka. Ale co to jest w ogóle za akcja? Ale dostaje buły. O kurde, ty, Rage'a włączył. Ale nie atakuje mnie. Ale wygląda groźnie z takim Rage'em. Fuck and shit. Spieprza, ucieka. No to siemanko. Jeszcze ten go dokończy. O kurde, ty. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, gościu? Holy shit! Holy shit! Opanuj się! O kurde, ty, ja zaraz zginę. Prawie zginąłem. Ty, tam jeszcze Alfa Karno jest. No, grubo. Powiem wam, że grubo. 18 tysięcy życia mi zostało. Tylko 19 tylko tysięcy życia mi zostało. To zabrał mi 20-35 tysięcy życia, mimo że na początku w ogóle nie atakował. No i teraz jest taka sprawa, że ja go z kolei nie mogę też uleczyć, co nie? W ogóle stamina nie idzie w górę. Nie mam jak go uleczyć, te ciastka nie działają. Takie zabijanie też ma swoją cenę, bo... Nie, czemu stamina mi nie rośnie w górę? Czemu on mnie atakował? Czy on atakował mnie? Ja sobie siedzę tutaj w okienku i wszystkich morduję. Nie, no ale powiem wam, że to nie ma szans. To ja do tych titanów to trochę się boję iść w takim razie. Ja je mogę ewentualnie spróbować, wiecie co, z daleka zabić właśnie, na przykład z tej górki. Tak, żeby one do mnie nie podeszły, bo też boję się, że zaraz ten giganoto, ten drugi przyjdzie. On chyba nie będzie mnie sam z siebie atakował, co prawda. Ale no, nie fajnie. O kurde, ty, no on tam jest. No się nie wiem, jak myślicie. Jak myślicie? Uciekać stąd? Mam na Karno Alfa. Ale co to za akcja, ty? Ale jaka niebezpieczna w ogóle dzielnica. 2 giganoto, 3 titano. Chyba trzeba stąd uciekać trochę. Albo zobaczmy, no bo one niby gubią szybko agro. Najwyżej, no trudno, najwyżej go stracę. Ale 2. Co jest? On chyba zbugowany jest. Dobra, nie po to montowałem wszystkie, żeby używać tylko jednego. Dostanie tak? Chyba nie. Nie wiem, czy dostał. Dobra, postrzelimy kilka rakiet. Zobaczymy, jak to zadziała na niego. Mi się wydaje, że tego to mógłbym nawet oswoić, bo on się nie rusza. Tylko, że właśnie on się musi ruszać. On jest ewidentnie zablokowany na tym drzewie. Nie wiem, czy damage dostaje. Ale myślałem, że to wszystko troszkę... Ten giganoto, to się bardzo zdziwiłem. Moim zdaniem powinien szybciej wykitować. Może teraz będzie łatwiej trafić. I będę miał pewność, że trafiłem. Dobra, to wszystko wpada w niego. On się nic nawet nie rusza, ale nawet żadnego odgłosu nie wydaje nic takiego. Ciekawe, ile takich rakiet trzeba użyć. Jak będzie miał mniej HP, to do was wrócę.
Dobra, wiecie co? Te Titano to jest jakaś porażka, bo one. Słuchajcie, tu już cztery jest. Jeden. I to wszystkie obok siebie, więc na mapie jeszcze mogą być w innych miejscach. Jeden. Dwa. Trzy. Czekajcie, jeszcze gdzieś tutaj czwarty był przed chwilą. Zniknął? O, jest. Cztery. I to wszystko w jednym miejscu, więc oni spieprzyli coś. Miały być maksymalnie trzy, to jest po pierwsze. Po drugie, miały być cholernie rzadkie, bardzo rzadkim gatunkiem. A tutaj, nie wiem, jakaś beznadziejna akcja się odpieprza. I to w jednym miejscu. Więc nie wiem, o co chodzi. Ale rzeczywiście dużo osób mi tak pisało i ja w ogóle im pisałem. Tak, pewnie jest, żeście nas spawnowali komendą i teraz piszecie takie głupoty niepotrzebnie. Ja już nawet, kurde, byłem zły na te osoby, że takie głupoty mi piszą. No, a teraz już wiem, że to była prawda, no. Ale to wiecie co? Ogólnie wystrzeliłem 80 rakiet tego Titano, a on nawet czerwony się nie zrobił. Powiem wam, że to jest trochę chore. Te moje działka nie strzelają w niego? Mam wrażenie, że ciągle on jakoś HP traci, ten mój Titano. A czemu? Nie wiem, słuchajcie, próbujemy, no. Bo mi się to nie podoba, że te działka nie strzelają w niego nawet. O kurde, jaki straszny dźwięk. Jakiś błąd gry. Ale zajebiście. Ciekawe, ile tego trzeba by strzelać. Mega to wygląda kozacko. Czekajcie chwilkę. Dawaj, 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 dawaj. No, tak czasami chcę jakby mi oddać, ale widzi chyba, że nie ma szans specjalnie. Wezmę zbagowany jest, bo się nie rusza. Wydaje mi się, że mogłem go w ten sposób oswoić, bo... Chociaż nie wiem, może on na przykład ma coś takiego, że musi przejść 2 metry, 5 metrów, dopiero wtedy. Dopiero wtedy ten torpor wchodzi w niego. No i się pokończyły mi. Dobra, zrobimy jeszcze takie coś, salwę. I niestety będziemy musieli za chwilkę kończyć. Ponieważ zaczyna się mecz. Mecz, który nasza reprezentacja wygra. Chyba, że po prostu zapauzuję i później jeszcze dogram. Albo po prostu już w następnym odcinku. Jeszcze tylko robimy salwę. Ja się z wami będę powoli żegnał. Pamiętajcie, za chwilkę też powiem wam, jak zrobić, żebyście mieli tego Titano na zawsze. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Myślę, że całkiem fajny odcinek. Szkoda, że mamy tutaj tyle błędów w tej grze. A, trochę nie pomyślałem, bo w ogóle nie mogę tych armat ustawić. A wiecie co, robimy tak. No dobra, część nie trafiła, ale to już nieważne, jest to mniejsza z tym. To mniejsza z tym. Ale patrzcie, ile ja amunicji w niego muszę wyładować. Ciekawe, czy tym go usypiam. Kozacka jest to broń, a w ogóle jaka ona celna zajebiście jest. Spoko, widzicie, tu sobie strzelam, a tam działka z kolei też strzelają w coś, co podchodzi. Patrzcie, że nie ma jeszcze bramki krwi nawet. Ale to dziwne jest ogólnie, bo przecież... Jak go oswajałem, to też jest chamstwo chyba z kolei. Jak go oswajałem, to duży damage mu wchodził.
Może one mają wysoki level. Szczerze mówiąc, no nie wiem, od czego to jest zależne. No i dobra, wystrzelałem w niego, słuchajcie, aż 1000 naboi. On nie ma nawet plamki krwi. 1000 naboi i 15 rakiet. No i tam armaty już nie liczę, ale widzicie, nie wiem, to jest trochę hardkorowe go zabicie jednak. Jeżeli ktoś by sobie go oswoił i postanowił zaatakować kogoś, to ciężko go zabić. Chociaż mój, może już oswojony, dostaje dużo mniej, dużo więcej damage'a. No i ten giganoto to by mnie poskładał. Dziki, gdyby tylko chciał. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Dzisiaj to już wszystko. Jeszcze tutaj na koniec, już po tym zrobię wam tą komendę, pokażę jak pisać i tak dalej. Dzięki za oglądanie, łapka w górę, komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. I zapraszam też was na streamy. Na streamach gram na serwerze PvP na mapie Decenter. Zaczęliśmy niedawno na nowym serwerze grać i myślę, że będzie bardzo fajnie, więc zapraszam również wszystkich na streamy, żebyście przychodzili. Dzisiaj wszystko, dzięki bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć.